Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Stefana Starzyńskiego w Nasielsku jest jedną z pierwszych szkół, do których moje bambino dostarczyło wyposażenie zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Już od pierwszego tygodnia nauczyciele mogą wykorzystywać na lekcjach mikrokontrolery, sprzęt audio-wideo, stacje lutownicze i drukarki 3D. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jakie daje możliwości ta drukarka. Nie mogę doczekać się pierwszych lekcji, pierwszych wydruków, reakcji dzieci przede wszystkim. Uczniowie bardziej zaangażowani są podczas lekcji, w których się dzieje coś innego. Nie jest to zwykły wykład czy praca z podręcznikiem. Na pewno drukarka 3D będzie takim elementem, który bardziej zaciekawi i będzie bardziej zapamiętana ta lekcja przez uczniów. Generalnie obsługa urządzeń IP i zastosowania komputerów jest bardzo ważna w tej chwili. Zatem myślę, że to, że dzieci zetkną się w szkole podstawowej już właśnie z taką drukarką, w przyszłości im się do czegoś przyda. Dzieci wiedzą o tym, że szkoła przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości, wiedzą o zakupie nowego sprzętu, nie mogą się doczekać lekcji z wykorzystaniem tego sprzętu. Zgodnie z rozporządzeniem Laboratoria Przyszłości wybraliśmy zestaw podstawowy, który składa się z drukarki 3D, mikrokontrolery, oprócz tego zestaw lutowniczy, a także zestaw do nagrywania. Oprócz tego dokupiliśmy gogle interaktywne, które, powiem szczerze, będziemy mogli wykorzystać od klas pierwszej do klas ósmych. Jest to bardzo, bardzo ciekawe narzędzie do nauczania. Wybierając drukarkę 3D, brałem pod uwagę cenę, jakość, funkcjonalność i możliwość wykorzystania w maksymalny sposób w naszej placówce. Drukarki 3D w polskich szkołach zostały bardzo ciepło przyjęte. Nauczyciele chętnie z nich korzystają i widzą już jakieś perspektywy na wykorzystanie modeli, które wydrukują na drukarkach 3D w trakcie realizacji zajęć w szkole. Drukarka 3D Sprinter wyróżnia się tym, że przede wszystkim ma zdalną obsługę. Logując się na stronie Screamarket, możemy zdalnie puścić model, wydruk modelu na drukarce 3D, nie będąc w jej pobliżu. Dodatkowo można zdalnie podejrzeć wnętrze drukarki 3D i sprawdzić, czy ten wydruk rzeczywiście prawidłowo się drukuje, czy jest z nim jakiś problem. Jeżeli taki problem się pojawia, to też zdalnie możemy zatrzymać wydruk i wznowić go po naprawie błędu.